Znajdujemy się w Szkole Podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. W dniu dzisiejszym będziemy świadkami zaduszek poetyckich. Będzie to montaż słowno-muzyczny wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej dotyczący twórczości i życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cały program został przygotowany przez nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej, ale także przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. I nie jest tak naprawdę organizowany pierwszy raz, bo organizowany jest w sposób cykliczny co roku. W tamtym roku takie zaduszki były tutaj w Piławie Górnej przeprowadzone właśnie w bibliotece. W tym roku będziemy je obchodzić w Szkole Podstawowej. Jest przecież patronem naszej szkoły. Jest to postać dla nas bardzo bliska. Dlatego dzisiaj zaduszki poetyckie. Będziemy mieli okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Jest to taka coroczna, cykliczna impreza, która odbywała się w różnych miejscach. Dzisiaj odbywa się w bibliotece szkolnej, która w ostatnim czasie została powiększona, zmodernizowana i też przy okazji chcemy się pochwalić nową bibliotekę. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc cały rok od 1 stycznia 2021 do grudnia ten rok jest obchodzony w formie bardzo aktywnej, bo jest szereg różnych konkursów na terenie szkoły, ale także konkursów ogólnopolskich. Także dzisiejsze spotkanie będzie kolejnym spotkaniem, w którym uczniowie będą uczestniczyli. Jesteśmy organem prowadzącym dla naszej szkoły. Wobec tego ten nasz kontakt jest taki, bym powiedział, bieżący, nieustanny. Cieszę się, że wreszcie skończyła się ta nauka zdalna, która była bardzo uciążliwa i stresująca dla dzieci, oby jak najdłużej trwała nauka w normalnym trybie. Ja myślę, że dzieci wolą ją zdecydowanie od siedzenia w domu. Staramy się jak najczęściej, chociaż w dobie pandemii, którą mamy obecnie, musieliśmy ilość takich konkursów bardzo ograniczyć. Nawet ja mam tremę dzisiaj przy dzisiejszym wywiadzie, wobec tego dzieci pewnie też, ale również na pewno potrafią sobie z nią poradzić. Jest wiele dzieci o takich talentach, bym powiedział, artystycznych, których trema pewnie mobilizuje przy takich okazjach jak dzisiaj.